Dzień dobry, masa dzień kolejny. Dzisiaj już chyba mamy, nie wiem, ze 139, już tam 8. Sam już się w tym gubię. W każdym razie mamy czwartek. Nie mam pojęcia, który to jest. 30 listopad? 30. Jutro jest 1 grudnia. Masakra, jak ten czas zleciał. Słuchajcie, ale jesteśmy już, nie wiem nawet ile to jest tygodni, ale sporo. Sporo tygodni razem i jeszcze nie planuję się poddawać, także jak ktoś ogląda, a nie subskrybuję, to bardzo bym prosił i zachęcał do tego, żeby to zrobić, bo z tego, co pokazują statystyki YouTube'a, to ponad połowa osób oglądających nie subskrybuje, więc generalnie byłoby mi bardzo, bardzo miło, jakbyście zostawili łapę w górę, subskrypcję, komentarz do zasięgu. No, to tyle. No i co, dzisiaj generalnie robię plecy, to jest ostatni, można powiedzieć, trening przed raportem, bo jutro mam resta, a w sobotę leci raport do Lukiego i zobaczymy. Ważyłem się rano, waży jakieś 108 z groszem. Ciężko mi ten grosz określić, bo jak ktoś mnie obserwuje, to wie, że mam mega ciulową wagę. Do tego stopnia ciulową wagę, że generalnie ona nie pokazuje zbyt dokładnie tej wagi. To znaczy, jak jej się uwidzi, tak pokazuje, ale mniej więcej jest tam jakieś 108, powiedzmy 2, 108,4 może, coś takiego. No powiem wam, że to jest 3 kg, ale czuć. Czuć naprawdę te 3 kg, to znaczy nie jest źle, nie? Jest naprawdę ok. Ja się czuję całkiem nieźle, ale jak już na przykład idę na siłkę i jest śnieg i się przez niego przedzieram i idę w buciorach, w kurtce, w czapce, z plecakiem na plecach i tak dalej, to się czuję jak żołnierz w okopie, bo no to jest wyzwanie, więc generalnie, no wiem, że to pewnie jeszcze zabawne dla niektórych ludzi, ale tak trochę jest. No, wyciągamy tosty, już chyba są git, także generalnie wam powiem, że czuć tą wagę, ale jak mówię, no źle nie ma, jestem mega podekscytowany tematem. No i co, ktoś tam się mnie pytał ostatnio, jaki jest cel wagowy. Nie mam żadnego celu wagowego, przynajmniej Luki mi nic nie mówił, powiedział tylko, że prawdopodobnie kalorycznie skończymy wyżej niż poprzednio, zatem podejrzewam, że wagę też pewnie w tych granicach, ci co poprzednio, ewentualnie lekko wyżej, będziemy chcieli wbić. Tutaj generalnie głównie chodzi o to, żeby nie tyle o to, żeby... Już skończę. Nie tyle o to, żeby nabijać wagę dla wagi, tylko żeby tą wagę, którą nabijemy teraz, uzyskać w odrobinkę lepszej jakości chociaż. No i to jest tak naprawdę już bardzo dobry wyznacznik progresu, jak ta waga jest taka sama, albo podobna, albo wyższa, a forma jest lepsza niż poprzednio, no to znaczy, że jesteśmy w domu i to jest dla mnie najważniejsze. Nie wiem, ile ta masa potrwa. Luki coś mówił 8-10 tygodni, zatem podejrzewam, że myślę, że końcówką stycznia, czy coś takiego, jeżeli to dobrze obliczyłem, chyba tak, będę wchodził w okres redukcyjny i oczywiście postaram się go dla was również nagrać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Sekundka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Odepnę na to towary. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale mam nadzieję, że będzie dobrze, bo nie mam podstaw do tego, żeby uważać, żeby nie było dobrze w tym temacie. Powiem szczerze, że nawet zajawiłem się na nagrywanie tych daily vlogów. Bo jest to o tyle fajne, że mi daje też ogromny pogląd na to, jak to wszystko wygląda. No i swego rodzaju taką dokumentację. Myślę, że całkiem fajnie będzie sobie do tego wrócić, bo ja nieraz wracam do tych filmów pierwszych na kanale. Jak ktoś jest tutaj nowy, to oglądnijcie sobie pierwszy film, jaki jest wrzucony na tym kanale. Tylko sobie przygotujcie popcorn i miskę, żeby mieć gdzie pluć tym popcornem, bo jest beka w chuj. No ale generalnie wydaje mi się, że przez te lata no widać, że faktycznie Lewus, nowy filmik, oglądamy. Widać, że faktycznie właśnie ktoś nie obserwuje Lewus Kulturysta YouTube. Dajcie subskrypcję, bo dzisiaj nie dacie subskrypcji, a za parę lat będziecie żałować, jak będzie o Lewusie głośno, więc polecam zasubskrybować. Nie wiem, o czym mówiłem wcześniej, mniejsza o to. Słuchajcie, siadam do śniadania, jem. Dzisiaj znowu mam pieczarki w tostach, więc jestem bardzo podekscytowany, bo mam pieczarki i ser żółty. Zatem
Zabieram się za jedzenie, bo mam 25 minut, a na pewno mnie jeszcze przesra, więc muszę to mieć wliczone w czas przed pracą, że jeszcze muszę się tak się wyrobić, żeby się jeszcze wyrobić. Także do zobaczenia. Siema, zbieramy się na trening. To się późno dość, bo Sylwia ma dzisiaj w pracy troszkę dłuższą zabawę. Jest godzina 16, ja dopiero jem. Zobaczcie, tak wygląda to wyciskane masło migdałowe z krukamu. Czekajcie, nagram wam, jak to wygląda. Nagram wam, jak to wygląda, bo to jest game changer dla tych, co się zawsze denerwują, jak mają nieładnie i nie, że tak powiem, nie wiem, jak to nazwać, równomiernie, może tak, rozłożone masło migdałowe na posiłku. Tutaj jest oczywiście 20 gramów, czekajcie, 20 gramów masła migdałowego, 125 gramów ryżu, 100 gramów banana i 60 gramów dżemu. Do tego miarka, czyli 1 gram soli. 1 gram już dałem wcześniej, do posiłku przedtreningowego daję zawsze 2 gramy soli. I to jest tyle. Powiem dzisiaj tak, nie wiem, czy nagram wam dzisiaj ten trening z prostej przyczyny. Zajebiście się śpieszę, a statyw się rozjebał. Skleiłem go taśmą, ale jest wątpliwej jakości to zrobione, więc po prostu generalnie skupię się chyba dzisiaj na tym, żeby zrobić trening, niż żeby nagrywać go jakoś super mocno. No bo po prostu, słuchajcie, dzisiaj jest, muszę szybko zrobić ten trening, nie mam czasu na nagrywanie, a ostatnimi czasy na siłowni jest tak dużo osób, że nie wiem, jeżeli będzie dzisiaj tyle osób, co jest zawsze, to nagranie treningu mi zajdzie zbyt długo, więc musicie mi wybaczyć, ale jak coś, to wam siądę z wami po treningu i opowiem wam dokładnie, co i jak robiłem, żeby było wiadomo. Póki co siadam do mojego posiłku przedtreningowego i widzimy się na treningu, ewentualnie po treningu. Dzień dobry, witam was ponownie w voiceoverze. Ponownie z treningu pleców. Mam wrażenie, że dopiero co nagrywałem, a już widzimy się znowu. Jednak udało mi się nagrać, więc się z wami podzielę tym oczywiście. No i co? Zaczynam oczywiście od podciągania. To jest 4 serie w zakresie 10 do 12 powtórzeń. Podciąganie oczywiście na maszynie, ze względu na to, żeby móc dobrze te plecy na start dopiąć i zaktywować. Następnie przechodzę na wiosłowanie na maszynie w takim chwycie szerokim. I tutaj z oparciem klatki piersiowej dla odciążenia odcinka nędziowego. No i ja używam tą maszynę zamiast tej, która jest za mną, obok zaraz. Mimo tego, że ten T-bar teoretycznie jest całkiem spoko, ale ja totalnie nie mogę się na nim jakoś odnaleźć i bardzo, bardzo ciężko mi jest cokolwiek z tego T-baru wyciągnąć, więc po prostu wykonuję to w taki sposób, dużo lepiej czuję plecy, dużo mogę mocniej te plecy zmęczyć, więc po prostu zawsze korzystam z tej opcji, jeżeli taką opcję mam. Następnie przechodzę na wiosłowanie hantelką jednorącz z takim uwzględnieniem tutaj pracy dolnej części mięśnia najszerszego grzbietu, dlatego też łokieć idzie bardzo blisko ciała do biodra. Oczywiście tego tak mocno u mnie nie widać, ze względu na to, że no to jest jakby moje maksymalne przywiedzenie kości ramiennej do ciała, natomiast musicie mi zaufać, że staram się tutaj jak najbardziej ten łokieć do ciała ciągnąć w kierunku biodra, aktywować jak najmocniej dół pleców i tutaj robię to wiosłując właśnie w oparciu na klatce, w oparciu klatki piersiowej o ławeczkę, głównie ze względu na zwiększenie po prostu izolacji. Tutaj nie ma możliwości w żaden sposób pociągnąć ciałem, pomóc sobie w żaden sposób. Jedyne, co możemy robić, to tak naprawdę zmieniać położenie kości ramiennej względem naszego tułowia, co po prostu doprowadza do skurczu mięśnia najszerszego, więc jakby to jest funkcja mięśnia najszerszego grzbietu i tą funkcję mięśnia najszerszego grzbietu po prostu dociążamy ciężarem zewnętrznym, w tym przypadku hantelką, i to jest koniec, także nie ma co rozkminiać, jest to dość prosty setup. Ja generalnie byłem zdziwiony, że coś takiego w planie mam, bo to ćwiczenie wydaje mi się
mówiąc wprost, lekkie. Natomiast jak zrobiłem je za pierwszym razem, to zrozumiałem, czemu ono w planie jest i już nigdy tak nie powiem. Mimo tego, że ciężary na tym ćwiczeniu nie są jakieś szokujące. Następne ćwiczenie to jest wiosłowanie oczywiście na kamerze. Tutaj również chwyt taki, żebym mógł łokieć pchać mocno przy ciele i mocno do biodra. Na 10-12 powtórzeń, tutaj mam 3 takie serie i generalnie no większe jakby tutaj filozofii nie ma. Jest to po prostu klasyczne wiosłowanie bez żadnej formy intensyfikacji w tym ćwiczeniu, także nie ma żadnego dropseta, nie ma żadnych rest pauzów, więc tutaj jakby proste 3 serie, po których będę wykonywał po prostu przenoszenie sztangielki za głowę, a następnie połączę to z narciarzem na wyciągu. Z tego co pamiętam, chyba narciarza mi się nie udało nagrać ze względu po prostu na to, że był bardzo duży ruch na siłce, także na tym ćwiczeniu kończymy na dzisiaj z voiceoverem, bo no, nie dało rady nagrać innych ćwiczeń niestety, także musicie mi wybaczyć. Po tym robiłem oczywiście jeszcze 2 ćwiczenia na tył barku, których też nie udało się nagrać ze względu na ilość osób, które zalegało wokół raka, więc nie chciałem ich po prostu już nagrywać, ani też, nie wiem, czekać, jak ktoś pójdzie i tak dalej, więc ewentualnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, można się cofnąć do poprzedniego materiału z treningu pleców i tam dokładnie udało mi się nagrać wszystko, więc tyle. Jeżeli chodzi o ten trening, to jak widzicie tutaj jest mocny nacisk na plecy, nie ma żadnych dodatków typu ramiona, bo po prostu chodzi mi o to, żeby raz w tygodniu, ale bardzo, bardzo mocno te plecy przeorać. W związku z tym, że priorytet jest na ruchy push, to ten ruch pull musiał być lekko zmniejszony objętościowo i też częstotliwościowo, więc tak to wygląda. Witam Was w ostatnim posiłku. Jest tutaj lekko zredukowany ostatni posiłek, to znaczy 80 g węgli, 50 g białka i 10 g tłuszczy, ale w formie 25 g ryżu, 200 g ziemniaków, 2 wafli ryżowych z smaku serowym i 250 g ligawy wołowej. Tutaj odrobinkę, nie wiem ile to jest, po prostu jeden widelec buraczków, odrobinę ketchupu. Na to jest polane 10 g oleju makadamia i to wszystko. Tak to wygląda na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Jak ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej. I widzimy się jutro o godzinie 18:12. Do zobaczenia.